Dzień dobry, cześć. Czołem. 5 rano. Moja rodzima stacja. No i jedziemy. Pojeździmy sobie dzisiaj cały dzień wszystkimi spółkami. Może Małopolska, może Podkarpacie. Plan się robi w trakcie, jak zawsze. Wjeżdżo. Nie będę dalej kończył. Jeżeli wiecie, chodzi o spółkę, no ale teraz tylko to jedzie. 6:40 dopiero Silesia. Dwa, trzy. Chałupki. Kraków. Tu trzeba teraz tak mieć oczy szeroko i głęboko, nie powiem gdzie. Proszę ja was. Przebudowa tego węzła w Katowicach jest. Będą pierwsze wyłączone z ruchu. No i niektóre pociągi kończą na dojazdowych. Katowice Ligota, Mysłowice. Tam trzeba, na przykład ja teraz jadąc do Oświęcimia, muszę, proszę ja was, podjechać PR-em do Mysłowic i w Mysłowicach łapie pociąg Mysłowice-Oświęcim, który powinien de facto stąd ruszyć. Ten się podstawia do Krakowa. Nim podjadę do Mysłowic. I tam potem łapie. Znaczy łapie. No będzie stał podstawiony do Oświęcimia. No i w stolicy Małopolski dojechałem spokojnie, bez tłumów. Teraz mam 40 minut na pociąg kolei Małopolskich do Tarnowa. Idę gdzieś na kawę się przejść, napić się i przyjdę tutaj z powrotem na peron, a tam jakiś Icek wjeżdża. Zaraz tutaj się rozejrzę, co tu ciekawego z Icków będzie. Gdynia Główna. Ciekawe, co to za skład. Zaraz zobaczymy. 003, 9. Artus, Przemyśl, Gdynia. Tym składem przejechałem. AN64. Hol główny, kasy biletowe. Tarnów. 31 WE AN78.
Po co te dwa numery? Albo 178, albo 31 WE. Dobra, jedziemy na Tarnów. Półtora godziny. Stadion Unitarnów. Tam jest na rafinerię. O, tam w lewo. Tam się jedzie na Mościce. Ale nic nie zobaczymy. No i jeszcze w Małopolsce, ale już w Tarnowie. Za chwilę jadę dalej korytarzem E30 na Podkarpacie. Dębica. Potem będę chciał na Mielec jechać. Tarnów. Tam Icek chyba przyjedzie. Hetman. Lublin. Zielona Góra. Minut. Tu nic teraz nie mam, żadnej osobówki PR-ów na Dębice. Muszę podjechać Ickiem. Ślązak za 45 minut przyjedzie z Poznania na Przemyśl. Ja nim podjadę do Dębicy, a tam potem będę osobówkę na Mielec łapał. Hetmana nagramy na wjeździe i idziemy do środka zobaczyć, polatać po budynku dworcowym. Tarnów, widzicie, trzy perony, trzeci, drugi, jestem na pierwszym. No i tam mają ładny budynek, budynek piękny. Głosie hetman. Podejdziemy tam trochę bliżej. No już na horyzoncie. Hetman. Lublin, Zielona Góra. Zero, dwa, trzy.
ale dał po hamulcach. Same hamulce. No. Ładnie. Tarnów. No tu się parę razy kimało w nocy. Jak się tu przyjechało, jak się nie miało wydostać pociągujcie, kto tu kimałem. Tutaj kimałem na tych łapkach. Obiady. Zaraz zobaczymy budynek. Tarno. Tiket zakupiony. Podjeżdżamy Ślązakiem do Dębicy i tam łapiemy PR-a na Mielec. Już wyświetlony, ale jeszcze mam 20 minut ponad Ślązak. Gio. Trzy człony na Kraków. N62-104. Podkarpackie. Relacja Rzeszów-Kraków Główny. Tak, jestem tutaj, jadę tą linią dalej do Dębicy i w Dębicy linią D2925 jadę do Mielca. Ona dalej prowadzi, pociągi jeżdżą tutaj do Pader, do Padwi jeżdżą pociągi tam. Bo ta linia jest, ta linia, proszę ja was, ona 12 lat, po 12 latach została reaktywowana. Rewitalkę robili. Dwa albo trzy lata temu ją właśnie przywrócono do ruchu. 12 lat była nieczynna. Kiedyś tam pociągi jeździły Hetman, ale to kiedyś, kiedyś. Z Katowic do Zamościa jechał przez Dębice, Mielec, Tarnobrzeg, Stalamowole. No i w ten sposób znalazłem się w Dębicy. Podjechałem szybciutko Ślązakiem. 20 minut mam do Osobówki na Mielec. Dębica. Wisłoka Dębica i Iglopol Dębica. Dwa kluby się między sobą tłuką. Nagramy tą pomarańczę na odjeździe.
tam już mój pociąg stoi w tle. Padę 12:19 przez Mielec. Mielec. Bez drucie. Jeden peron, no dobrze, że to reaktywowali tą linię. On tam dalej jedzie na padę. Mielec. Dobra, to idziemy na miasto. Idziemy stadion Ekstraklasy zwiedzić tam Mielec. To tymczasem. Co pomysłowy? Pronik, no. Szału nie ma, ale chociaż cieszę, że przywrócili po 12 latach tą linię, od 2 lat. No i jestem. Młyn, tutaj siedzi gospodarzy. Tam jest klatka przyjezdnych. Przyjezdni. Mamy cały stadion. Za chwilę, o już wjeżdża Reggio z Dębice. I ten szynobus za 30 minut odjeżdża z powrotem. Ja nim właśnie jadę na Dębice. Jeden człon masakra SA 135012. Tu mamy dworzec od strony miasta Dębica. Impuls z Rzeszowa kończy bieg. Thank you.
Polregio, Rzeszów, Mielec. Tu wjeżdża, mechu zrobi przejście, jedzie z powrotem i odbija od tej linii o lewo, jednym torem do Mielca. Cały czas idzie jeden tor. Szlak nie powala, lasy, no ogólnie to tam nie ma widoków, ale dobrze, że chociaż jeżdżą. Trzy impulsy drugiej kategorii, generacji, sorry. Same impulsy, podkarpackie, malowanie podkarpackiego województwa. Kraków. No i tu teraz czekam na Wyspiańskiego. Przemyśl, Wrocław, ja jadę do Katowic. W Katowicach będę miał pół godziny na Wodzisław. Idę podreptać pod Wrocław. Nowy SKPL Filip SD85004. Wetlina, Kraków, Zagórz. No i Wyspiański odjechał do Wrocławia. Ja za chwilę czekam na pociąg do Wodzisławia. Kończę ten trip jednodniowy do Mielca. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Intercity Przemawia.